Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Otrzymałem dzisiaj bardzo ciekawego SMS-a od kogoś znajomego. Przeczytam go. Wczoraj kapłan z mojej parafii powiedział: jutro wielu martwych stanie nad grobami tych, którzy żyją. Nie, nie pomyliłem się. Wielu martwych stanie nad grobami tych, którzy żyją. Ilu niewierzących, bez spowiedzi, bez komunii świętych, staje dziś nad grobami swoich rodziców, dziadków, pradziadków, którzy żyli blisko Pana Boga, często się nim karmiąc i idąc przez życie z różańcem w ręku. Trupy duchowe stają nad mogiłami świętych, którzy w niebie cieszą się pełnią życia. Tak, niestety, bywa tak nierzadko, że umarli stają nad grobami żyjących. Miejmy nadzieję, że tam w niebie niejeden żywy święty poruszy dziś niejednego umarłego grzesznika. Myślę, bardzo ważne zdanie. Warto zastanowić się, kim ja właściwie jestem. Czy jestem żywy, czy jestem martwy? Apostoł Paweł napisze w jednym ze swoich listów: dla mnie żyć to Chrystus, a więc na tyle żyję, na ile obecny jest we mnie Pan Jezus, na ile jest miejsca dla Niego w moim życiu, na ile chcę się z Nim jednoczyć, karmić się Nim w Eucharystii, w Komunii Świętej, spotykać się z Nim na codziennej modlitwie, w sakramentach świętych. Na tyle jestem żywy, bo jest w moim życiu obecny Chrystus. Ale jeżeli nie ma dla Niego miejsca, jeżeli tylko mówię tak, wierzę, że Chrystus jest, ale nie idzie za tym praktyka, moje życie to niewiele różni się od tych trupów, które są teraz w ziemi, koło naszych stóp. Ale przecież oni żyją, są już po drugiej stronie i doskonale wiedzą, o co toczy się walka tutaj na ziemi, względem nas samych i naszych dusz. Że tutaj życie na ziemi trwa tylko chwilę, ale tam po drugiej stronie trwa całą wieczność i nigdy się nie skończy. I musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby przeżyć je jak najlepiej. Jak najlepiej to znaczy, żeby jak najwięcej miejsca w swoim życiu stworzyć dla samego Boga. Żeby Go poznać, pokochać. Jemu oddać i powierzyć wszystko. To jest trudne zadanie. Niektórzy powiedzą, może nawet w dzisiejszych czasach niemożliwe. Uspokajam. Dzisiejsze czasy niewiele różnią się od tych, które przecież nie jeden raz doświadczały ludzi na przestrzeni wieków. Każde pokolenie miało swoje krzyże i radości. I w każdym pokoleniu Bóg posyłał nam bardzo konkretne łaski, abyśmy mogli przeżyć to życie jak najlepiej, po chrześcijańsku, po Bożemu, razem z Nim. Właśnie po to, abyśmy mogli kiedyś przez całą wieczność cieszyć się obecnością Boga w niebie. Aby zadanie nam to ułatwić, daje nam do pomocy przede wszystkim świętych. Tak, świętych, których Kościół ogłosił patronami Kościoła, patronami nas samych, aby swoimi modlitwami u Boga wyjednywali nam wszelkie potrzebne łaski. Dobrze jest w tym momencie przypomnieć sobie, czy zdaję sobie sprawę z tego, że mam takiego świętego patrona w niebie? Czy pamiętam o nim? Czy modlę się do niego? Czy proszę go, żeby on wstawiał się u Boga
za moimi sprawami? Czy robię wszystko, aby starać się naśladować swojego patrona w jego umiłowaniu Jezusa Chrystusa, w umiłowaniu Boga? Bez wątpienia ci, którzy to czynią, mogą się bardzo szybko przekonać, jak wspaniała jest ich pomoc. Dosłownie przedwczoraj miałem okazję spotkać się z pewną znajomą siostrą zakonu i kiedy zapytałem ją o początki jej powołania, to powiedziała, że chyba nikt by nie powiedział kiedyś, że ze mnie będzie siostra zakonna, bo miałem bardzo pokręcone życie i powołanie pojawiło się późno, po zakończonych studiach i mówi, że to był bardzo mroczny etap jej życia. Do tego stopnia, że jedyne, o czym wtedy marzyła, to żeby po prostu ze sobą skończyć. Nie miała ochoty żyć. I razu pewnego, nie wiadomo jak, znalazła się w kościele i modli się: Boże, jeżeli istniejesz, jeżeli żyjesz, proszę zrób coś z tym, bo ja sobie po prostu już nie radzę. I mówi, że trwała przez pewien czas w tym kościele i doświadczyła czegoś, co ktoś mógłby nazwać albo snem, że zapadła w snem, coś jej się przyśniło, może to był jakiś stan mistyczny. W każdym razie mówi, że nagle znalazła się w jakimś miejscu, które jakby było takim przedsionkiem nieba. Nie było tam takich bram, których moglibyśmy się spodziewać, ale było coś na kształt rotundy z drzwiami. I stanąwszy u jednych z tych drzwi, umyślała sobie, że tam po drugiej stronie na pewno jest święty Piotr, więc zacznie go wołać. No i woła: święty Piotrze, święty Piotrze. I nic. I znowu ponawia to wołanie. I wychodzi pewna postać, otwiera drzwi. Ale ona się jej przygląda i mówi: no nie przypomina mi świętego Piotra. I ta postać podchodzi do niej, a była wyjątkowej piękności. Mówi, że szczególnie zapamiętała takie niezwykłe, migdałowe oczy. Mówi: czego ty chcesz? Ona mówi: chcę widzieć się ze świętym Piotrem. Powiedz, czego ty chcesz? Chcę widzieć się ze świętym Piotrem. Święty Piotr do ciebie nie wyjdzie. Mów, czego chcesz. Będę rozmawiała ze świętym Piotrem i tylko ze świętym Piotrem. No to ta postać odwróciła się na pięcie i zamknęła za sobą drzwi. A więc ona znowu krzyczy, woła: święty Piotrze, święty Piotrze. I znowu po chwili otwierają się te same drzwi. Staje ta sama postać i mówi: Bóg wyraźnie powiedział, nikt inny nie przyjdzie ci na pomoc. Tylko ja jestem do tego powołany. Powiedz, czego potrzebujesz, bo znikąd indziej pomocy nie otrzymasz. Ona zapytała: kim ty właściwie jesteś? Mówi: jestem twoim patronem, świętym patronem. Otrzymałaś mnie w dniu swoich urodzin. A jak się nazywasz? Sprawdź datę swoich urodzin. Proszę ciebie, żebyś się często modliła o swoje nawrócenie. Masz się dużo modlić. Twoje życie musi się zmienić. I to widzenie się skończyło. Sprawdziła imię tego świętego. Akurat tak się składa, że nawet wczoraj miała swoje urodziny, 31 października. Jest wspomnienie pewnego zakonnika o imieniu Anioł, święty Anioł. No i właśnie on jest jej patronem. I od tej pory ona rzeczywiście zaczęła się modlić do tego świętego patrona. Jeśli naprawdę jesteś po drugiej stronie, jeśli jesteś dla mojej pomocy, proszę ciebie, pomóż mi naprawić moje życie, wyprostować to wszystko, co sama popsułem. Dzięki takiej modlitwie bardzo szybko zaczęła stawać na nogi, wracać do Pana Boga, ustawiać sobie hierarchię tego, co jest istotne, co jest ważne. Kiedy Bóg jest zaproszony do życia człowieka, dzieją się cuda. Tak samo było w jej życiu. Bardzo szybko odkryła swoje powołanie. Tym powołaniem było życie zakonne i teraz już od wielu lat jest bardzo dobrą siostrą zakonu. Myślę, że na najlepszej drodze, na drodze do świętości, czyli po prostu na tej drodze, żeby być kiedyś w niebie. Skorzystała z pomocy świętych patronów. A więc zastanówmy się, kto jest twoim patronem? Może zastanowić się nad datą swoich urodzin, nad swoim imieniem. Może twoi rodzice celowo dali ci imię jakiegoś świętego. Modlisz się do niego, prosisz go o pomoc. Czy pamiętasz, żeby naśladować go w umiłowaniu Boga? Czy pamiętasz, że to nie tylko modlitwa, ale praktyki, a więc sakramenty święte, komunia, eucharystia, spowiedź święta czynią twoje życie chrześcijańskie. Jeśli tak, możesz być spokojny, że nie masz się martwić o to, że stoisz na cmentarzu jako martwy, ale że jesteś tutaj jako żywy, który chce dołączyć do grona żyjących w niebie. Ale też, kiedy stoimy tutaj na cmentarzu, wspominamy tych, którzy są też po drugiej stronie, ale jeszcze nie są w niebie. Być może dopiero oczekują na spotkanie z Bogiem, cierpiąc w czyśćcu właśnie te dni, dziś, jutro,
są szczególnym dniem modlitewnej pamięci o zmarłych, pamięci o duszach czyśćcowych. I tutaj też musimy się zastanowić nad tym, czy wypełniam ten obowiązek, jaki jest złożony na każdym z nas, który miał swoich przodków, przyjaciół, którzy poprzedzili go na drodze do nieba. I tym obowiązkiem jest modlitwa za nich. To nie jest tak, że jak ktoś umiera, to od razu idzie albo do piekła, albo do nieba. Najprawdopodobniej wielu z nas, ufajmy, nigdy nie trafi do piekła. O to się musimy modlić, bardzo modlić, starać. Ale co najmniej niestety będzie musiała przejść przez ten czas przygotowywania się na spotkanie z Bogiem właśnie w czyśćcu. Warto uświadomić sobie, że taki moment kiedyś będzie, że jak mówi Kościół, naucza od wielu wieków, co jest nam objawione, jest to przestrzeń wielkiego cierpienia, którego nie da się porównać z żadnym cierpieniem na ziemi. To jest stanięcie z pełną ostrością własnej świadomości przed Bogiem odnośnie tego, jak miało wyglądać nasze życie względem planów Bożych, a jak ono wyglądało w rzeczywistości. I to jest właśnie tym źródłem niewyobrażalnego cierpienia. Dlatego te dusze bardzo liczą na naszą modlitwę, gdyż bardzo cierpią. I tylko nasza modlitwa może im pomóc. Jakie jest pierwsze i największe cierpienie tychże dusz? Oczywiście jest ich wiele, ale można by tutaj wskazać na co najmniej cztery zasadnicze. Pierwsze, i to największe właśnie cierpienie, to jest świadomość, że obrażało się Boga. Po śmierci, kiedy następuje sąd nad człowiekiem, kiedy Bóg pokaże nam prawdę o naszym życiu, człowiek otrzymuje całkowitą jasność odnośnie swojego życia, ale nie różnych uczynków, na których się skupiamy. Otrzymuje pewne zrozumienie swojej relacji z Bogiem. Bóg ukazuje się, ja jestem, byłem, istniałem i będę. Jak przeżyłeś moje życie? To jest dokładnie to, o czym zawsze mówimy w kościołach, o czym każdy z nas słyszał od najmłodszych lat. Postawić Boga w centrum swojego życia. I naszym największym cierpieniem będzie zrozumienie, że bardzo skrzywdziliśmy najpierw siebie, ale także i samego Boga, naszą obojętnością względem Niego. Wtedy zrozumiemy tę tajemnicę, że Bóg jest, był, jako ta miłość obecna przy nas, osoba, ale my przechodziliśmy obok Niego przez długie, długie lata, jakby w ogóle nie istniał. I to jest to pierwsze, największe cierpienie. Drugie cierpienie to jest świadomość, że wielokrotnie odrzucaliśmy pomoc Pana Boga. I Bóg pokaże nam wszystkie momenty naszego życia, kiedy przychodził nam na pomoc. Właśnie wtedy, kiedy upadaliśmy, kiedy pojawiały się grzechy, słabości, kiedy o nim zapominaliśmy. Przychodził ze swoją pomocą bezpośrednio, przez różnego rodzaju natchnienia, przez głos naszego sumienia, przez kapłana, konfesjonale, albo w sposób pośredni, na przykład przez innych ludzi, którzy widzieli zło obecne w naszym życiu i mieli odwagę nam to powiedzieć. I właśnie wtedy w czyśćcu człowiek bardzo cierpi, bo zrozumie, że Bóg wiele razy w ciągu jego życia pokazywał mu, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło, jaką drogą iść, a jakiej należy unikać. I cierpieniem jest zrozumieć, jak wiele razy ignorowaliśmy tę właściwą drogę, a wybieraliśmy tę złą. Ktoś powie, że tutaj trzeba mieć jakąś wyjątkową łaskę, żeby ten głos usłyszeć, żeby rozpoznać, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. I to też będzie źródłem naszego cierpienia, bo zrozumiemy, że każdy człowiek otrzymał dostateczną łaskę, aby to zrozumieć i pojąć, jaką drogą swojego życia powinien iść. Gdzie jest grzech, z którym należy zerwać, a gdzie jest Boża droga, którą należy podążać. Trzecie cierpienie to właśnie zrozumienie, że Bóg przez całe nasze życie niezwykle nas ukochał, że był przy nas zawsze obecny jako gorąca, życzliwa miłość, jako opatrzność, że się o nas troszczył, a my albo tego nie widzieliśmy, albo udawaliśmy, że tego nie widzimy, albo tą miłością gardziliśmy. To jest niewyobrażalne cierpienie zrozumienia tego, jak bardzo raniło się tę właśnie miłość, która oddała kiedyś na krzyżu za nas żyć. Zdawałoby się na marne. Nie na marne. Ponieważ jeżeli będziemy w czystu, to znaczy, że jesteśmy między zbawionymi, że naszym przeznaczeniem będzie kiedyś niebo. Ale wolą Boga było to, żebyśmy od razu po śmierci mogli się z Nim spotkać. Ale niestety, ponieważ człowiek tego często nie rozumie, jak bardzo ranił Bożą miłość, to potem musi dojrzewać do tej świadomości właśnie w czystcu. I w końcu czwarte cierpienie, również nie mniejsze od pozostałych, to cierpienie, które będzie pochodziło już bezpośrednio z ziemi. Serce ludzi, którzy tu pozostaną po nas,
naszych bliskich, przyjaciół, ludzi, którzy nas znali i którzy będą w cudzysłowie posyłać nam złe myśli, złe wspomnienia o nas samych, o naszym życiu, w których sercach pozostanie po nas żal, czy wręcz może nawet i nienawiść. Oczywiście to jest bardzo złe, kiedy ci, którzy żyją na ziemi, źle myślą o swoich bliskich zmarłych, bo najlepszą rzeczą, którą mogą dla nich ofiarować oprócz modlitwy, to jest właśnie przebaczenie. Ale sami zadając sobie cierpienie tutaj na ziemi, bo nie chcą przebaczyć i utrudniając sobie drogę do nieba, równocześnie jednak zadają cierpienie tym, którzy są w czyśćcu. Oni usłyszą każdą naszą nieżyczliwą myśl, usłyszą każde wypowiedziane na ich temat złe zdanie, opinie, każde negatywne poruszenie naszego serca i to będzie dla nich źródłem niewyobrażalnego cierpienia, bo pojmą, ile zła mogli nam, wyrządzili nam, ile dobra mogli zrobić, a tego nie zrobili. I to będzie ich bardzo bolało. Będą prosić i wołać Boga, Boże, daj mi jeszcze jedną szansę wrócić na ziemię, choćby miał nie wiadomo jak cierpieć, ale żebym mógł wrócić i pojednać się z bliskimi, naprawić krzywdy, które im wyrządziłem. Ale to już będzie niemożliwe, bo śmierć jest kresem tego, co tutaj na ziemi. Dopóki człowiek żyje, może jeszcze naprawiać relacje. Potem już jest za późno. I to jest właśnie to czwarte cierpienie. Jest ich oczywiście o wiele więcej, ale przede wszystkim skupmy się na tym, jak możemy tym ludziom pomóc. A przecież na pewno tam są nasi bliscy. Na pewno przez modlitwę. Najbardziej przez mszę świętą. Ale też warunek jest taki, bądźmy na tej mszy świętej. To nie sztuka przyjść, poprosić księdza, jak ksiądz odprawi mszę świętą. Bądź obecny na tej mszy świętej. Ale nie też jako ten, który stoi, przysłuchuje się, ale w tej mszy świętej uczestniczy. W pełni uczestniczy. Przyjmuje komunię świętą. Wcześniej pojedna się z Bogiem w sakramencie pokuty. Można duszom czyśćcowym pomagać przez cierpienie, które spotyka nas tutaj na ziemi. Tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły. Każdy dobrze wie, co jest dla niego krzyżem. Jeżeli będziemy potrafili to dobrowolnie przyjąć i powiedzieć, Boże, ten ból, ten trud, ten krzyż, ten może nawet ból fizyczny czy psychiczny, chcę ofiarować w intencji dusz w czyśćcu cierpiących. Może jakiejś konkretnej duszy, która tego potrzebuje. Możemy pomagać duszom zmarłych przez zyskiwanie dla nich odpustów i to jest chyba najbardziej oczekiwana przez nich forma pomocy. Wielu mistykom, szczególnie siostrze Faustynie Kowalskiej, ale nie tylko. Bóg objawiał, że właśnie te pierwsze dni listopada są wyjątkowymi dniami łaski dla wszystkich dusz w czyśćcu. Właśnie wtedy najwięcej dusz z czyśćca przechodzi do nieba, bo najwięcej ludzi się modli o to, żeby te wszystkie kary, na które zasłużyli, zostały im darowane, żeby mogli się spotkać z Bogiem. Zamiast wielu, wielu lat czy wieków oczekiwania w czyśćcu, niekończącego się cierpienia, trwającego bez przerwy, bez żadnej ulgi, natychmiast mogą spotkać się z Bogiem. Tylko dlatego, bo znalazła się na ziemi jakaś życzliwa dusza, która w ich intencji zrobiła coś niezwykle prostego. Przyszła na cmentarz, pomodliła się, przyjęła komunię świętą i uczyniła to z miłości. Tak niewiele z naszej strony, a tak wielka łaska dla tych zmarłych, za którą będą nam na wieczność wdzięczni. I tak jak długo będzie trwało nasze życie, one będą się za nas modlić. Właśnie dlatego, bo im kiedyś pomogliśmy. Najwięcej mogą pomóc zmarłym dzieci. Modlitwa dzieci najwięcej może wyjednać dla dusz czyśćcowych. Warto o tym pamiętać. Warto pamiętać, żeby te dni właśnie dzieci przeżywały w takim modlitewnym czuwaniu pamięci o bliskich zmarłych. Nie na zabawach, szczególnie takich bardzo mrocznych, jakie miały miejsce wczoraj czy przedwczoraj, w wydaniu wielu, wielu dzieci, także w naszym mieście, ale właśnie w tym zrozumieniu, że to jest tajemnica spotkania się tych, którzy zmarli, z tymi, którzy jeszcze żyją. I że to ma być spotkanie obarczone szacunkiem, pamięcią, powagą, nie karnawałem, ale właśnie tym, co jest istotne, aby człowiek zrozumiał i pojął, że należy jak najlepiej przeżyć swoje własne życie. Bo nikt z nas nie wie, ile ono jeszcze potrwa, czy my się tutaj spotkamy za tydzień, za miesiąc, za rok. Bo to w każdym momencie może się skończyć. Amen.